Tradycyjnie po Bożemu rozpoczęto w Ostródzie kaziuki wileńskie. Wspólna modlitwa jednoczy i wprowadza w obchody życzliwą atmosferę. W tym roku, mimo bardzo mroźnej temperatury, nie zabrakło przemarszu ulicami miasta. W końcu taka jest tradycja, a na miejscu jak zawsze poczęstunek. Dobre, pycha. Się narobili kobiety. Stoiska bogate w asortyment i osoby starannie dbające o dobry klimat. W melodyjnym nastroju kolejne kroki kierowano na jarmark. Kolejki były długie. Takie palmy można kupić tylko u prawdziwych pasjonatów swojej sztuki. Pani Agata to wileńska rekordzistka. W 2004 była akurat pierwsza na Litwie rekordowa, to 3 m 51 cm. To największa, a najmniejsza była 11 cm. Palma Wielkanocna nie bez powodu towarzyszy kaziukom wileńskim. Palma to przecież wileńska palma, tak mówią. Akurat tradycja jaka, bo z palmu idzie się gdzie? Na palmowe niedziele, nie? I ta palma, ona później taka jak ochrona na cały rok. Więc i cała Litwa ochrania, i cała Polska, i cała Wileńszczyzna. Część oficjalna imprezy zaczyna się tak. To 20. edycja kaziuków wileńskich. Zorganizowanych z okazji odpustu świętego Kazimierza Królewicza, patrona Polski i Litwy. Przyznacie Państwo sami, że to także pielęgnacja tradycji trwającego od ponad 400 lat, a dokładnie 496 lat święta i jarmarku w Wilnie. Yeah.
Wśród licznie przybyłych gości ciotka Franukowa i Wincuk, najbardziej rozpoznawalne twarze. Ten duet ma wyjątkowe poczucie humoru. Wiesz, z kobietą to teraz ciężko tutaj w Ostródzie, bo nabudowali tych różnych halów wystawowych i moja jedna znajoma mówi tak, to teraz trzeba czuwać i czuwać nad tym mężczyzną, że tak powiem, bez końca. Wychodzi na taką niewinną wystawę o nawozach mineralnych i co przynosi? Dla pani też przyniósł. Kalendarz z golymi babami. Ja nie wiem, co oni w tych mineralnych nawozach, te kobietki rozdziawszy się, robią, ale jednym słowem trzeba było ten kalendarz zakleić strojami ludowymi z różnych regionów Polski. I to tak zakleić muszę tylko do połowy, nie? No tam, gdzie nawozy, to już ja zostawiłam, mówi ta moja sąsiadka, ale tam, gdzie wylaszy jaka noga bardziej gola, to od razu pończoszka, szkarpeteczka. No, w tym roku, wiesz, kochaninka, to i oni, te kobietki też mają krzyż pański. Bo jak sobie nie gadajcie, to już jedna spotykam tutaj o miejscowe. No, dawno z joznami się mówi, Wincenty, nie powierzysz. Mówi, ja tak zżyłam się swym bolem tego roku. Boże kochany, on tylko co zaczął się, 3 miesięcy już tylko. A już czuję się zmęczona jak pies. No więc, żeby teraz wy zmęczone nie czuli się, żeby dobrze odpoczęli, żeby o swoich małych ojczyznach przypomnieli. Przenieśmy się myślami do kraju dzieciństwa, który zostanie czysty i piękny, jak pierwsze kochanie. Przenieśmy się, pomyślmy, poprzypominajmy, pośpiewajmy, posłuchajmy znajomych melodii. Zapraszamy na Wileńszczyznę. Panie moi, przychodźcie na koncerty, bo to, jak ten mówił, sercu radości dodaje i oczka weselej pokazuje. I nawet młodzież, jak ten mówił, ładninku razem z naszymi podtancowują, podśpiewują. To i chwała Bogu, wiosna na nosie, toż świętego Kazimierza. Ty wiesz, kochaninka, kiedy to spotykają się dwa sejmowcy, idą, no i jeden do jednego. Sejmowcy trzeba przetłumaczyć. Posłowie. Aha. No i panie moi, idą, no jeden do drugiego tak popatrzył, mówię, ty, a czemu nas tak nie lubią? A ten drugi mówi, a czort jego wie, zdaje się, nic nie robią, no. No, a zmęczywszy się, żeż zmęczywszy się, nie wiem jak u was, ale u nas w naszym Sejmie to oni gdzieś tak po drugim roku chyba na diecie jakiejś ciężkiej, bo zaczynają puchnąć z głodu. A? I potem ty wiesz, zawsze już jakie obiecanki ładne idą, jak tylko wybory. Mówię, wybierzcie mnie, dostaniecie to, czego nie mieliście, nie macie i mieć nie będziecie. Także jeżeli któryś tu z panów chce zanotować porady, to my możemy zgłosić na wybory, bo jesienią już tak jakby będą.
No ale co? Wybory to codzienność, to jest szary dzień. A ja codzienność to wiesz jaka, kiedy też już nasz Jezuk słyszy jakieś, wiesz, takie no szczekania za ścianą. Wychodzi słońce, mówi, to co, psa kupiliście? A nie, mówi, to z tym psem to już kłopotów tyle. Sami dajem rada. Jak jakiś szum posłyszę, to już czekamy. No. Ja to kocham ciebie, słońce i ciepły wiatr. Lata błękit na niebie, kocham gdzieś cały świat. W tym małym kwiatku czerwonym szczęście zamyka się w moje. Cały mój świat wymarzony i wszystkie uśmiechy twoje. W tym małym kwiatku czerwonym szczęście zamyka się w moje. Cały świat wymarzony i wszystkie uśmiechy twoje. Gra gitara piosenkę, płynie melodia świat. Podaj mi swoją rękę, a w niej czerwony kwiat. W tym małym kwiatku czerwonym Kaziuki Wileńskie to nie tylko liczne atrakcje i miło spędzony czas, ale i okazja do refleksji, co podkreślają organizatorzy. To też jest bardzo dobra lekcja historii dla nas, młodych ludzi, jeszcze młodszych. Również jest to lekcja też patriotyzmu, bo ci ludzie, którzy przyjeżdżają z Wilna i ziemi wileńskiej, są przepełnieni tym patriotyzmem i miłością do ojczyzny. Truli, 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 po angielsku truli. Występ kapeli świętojańskiej z Litwy oraz zespołu tańca dziecięco-młodzieżowego Stołu Śmiechów wszystkich wprawił w beztroski nastrój, a osób przybyłych na wydarzenie była praktycznie pełna hala, co obrazuje, jakie jest zapotrzebowanie na takie imprezy w mieście, mimo mrozu, który nie odpuszczał tego dnia.